Hej moi drodzy, witam Was we vlogmasie 7. Witam Was o poranku. Jak na pewno już wszyscy wiecie, my wszystko nagrywamy o dzień wcześniej. Także u nas dzisiaj jest poranek mikołajkowy. No i kto był grzeczny, ten dostał prezent. My widocznie byliśmy grzeczni. Już Wam pokazuję, co mi przyniósł Mikołaj. Dostałam kalendarz adwentowy z Milki. Także będzie teraz co otwierać. No i wiadomo, dzisiaj już otwieramy 7 okienko, bo 7 vlogmas, także 7 czekoladek. Następnie w torbie było jeszcze pół metra Kinder Chocolate. Chyba Mikołaj wie, że jestem wielką fanką. Dalej Mikołaj chyba wiedział, że bardzo lubimy z Adisiem kawę. Wiedział też, że się kończy. Tak, także Mikołaj lubi takie praktyczne też prezenty, nie tylko tak, wiecie, dla przyjemności, tylko też tak, żeby było praktycznie. Więc dostałam cały zestaw kawy. Zobaczcie. I dostałam... wszystkie są 100% arabika, bo jak się okazało, kiedyś kompletnie o tym nie wiedziałam, ale odkąd mamy ekspres, to okazało się, że arabika mi smakuje najbardziej. Także jest Uganda, jest Brazylia, Kolumbia i Salwador. I to wszystko z firmy Caveres. Także kawka. I dalej, to jeszcze nie koniec, także widzicie, że ja byłam bardzo grzeczna. Dostałam los na loterię, ale to nie przypadkowo. Powiem Wam wczoraj, zapomniałam wczoraj opowiedzieć tą historię, a tak mnie rozbawiła, jak czekaliśmy na poczcie. Właściwie pani na poczcie miała przerwę. No i musieliśmy chwilkę poczekać, aż się ta przerwa skończy. No i Adrian w tym czasie poszedł do apteki, a ja czekałam sobie pod pocztą. No i wraca z tej apteki i mówi tak, zgadnij, ile zapłaciłem. To taka nasza zabawa. Bardzo często. Nie no, my bardzo często sobie... Znaczy, Adrian mi często zdaje takie zagadki, bo ja bardzo często zgaduję. No i mówi, zgadnij, ile zapłaciłem. Ja mówię, 24 zł. I Adrian odwija taki, wiecie... Sami wiedziałem tak naprawdę, ile dokładnie. Wydawało mi się, że więcej. Taki zgnieciony paragon odwija, a tam 23,97. To dlatego, że te trzy rzeczy były z końcówką 99 groszy, nie? Ja po prostu, jak to zobaczyłam, to tak się zaczęłam śmiać. No, także uznałam, że... I mu powiedziałam wtedy, no chyba muszę dzisiaj zagrać w lotto, bo... No i Mikołaj musiał usłyszeć. Gdzieś tak. Musiał być obok. Mikołaj musiał akurat obok przechodzić i mi kupił, także zaraz sprawdzimy, czy nie jestem milionerką. Do tego hałwa o smaku waniliowym. Z tej firmy będę jadła pierwszy raz, ale ogólnie taka waniliowa hałwa jest moją ulubioną. WW, czyli też słodycz z dzieciństwa. I ostatnia już rzecz to gra na PlayStation, Wiedza to potęga, wersja dekady. Mamy Wiedzę to potęgę, tą klasyczną wersję. Ja uwielbiam tą grę, po prostu no, kiedyś to mieliśmy tak, jak ją... Codziennie graliśmy. Tak, zaraz jak ją kupiliśmy, to bez przerwy w nią graliśmy. A teraz, no to już w tamtą praktycznie... Znaliśmy pytania też trochę, nie? No, teraz w tamtą już nie gramy, ale w sumie wiesz, teraz już mieliśmy długą przerwę, więc możemy spróbować. No a teraz mamy też następną wersję, także coś czuję, że teraz w te... grudniowe wieczory będziemy sobie też grać, jak będzie chwila, także super. Bardzo się cieszę i dziękuję Mikołajowi. Na pewno mnie słyszy, bo on słyszy wszystko. Adrianek, też chcesz powiedzieć, co dostałeś? Czy tak. Pierwsza rzecz, jaką Adrian dostał, to szczotka do włosów, bo Mikołaj wiedział, że Adrian już ma taką szczotkę. Tylko zepsuł. Ją zepsuł. Tylko mu się zepsuła, także Mikołaj wiedział, że przyda się nowa. Tutaj zestaw skarpetek. Druga już jest jakby druga praktyczna. Adrian już mierzył, a tu jest ta, która jeszcze się nie używana. I powiem Wam, jest to Chojrak. Kto oglądał Chojraka? Ręka do góry. Ja uwielbiam tą bajkę. To jest... Wiecie, to był taki horror, jak to powiedzieć? Horror, thriller dzieciństwa, bo no, pamiętam, że były emocje przy oglądaniu, ale ja uwielbiałam. Powiem Wam, że jedyne co, to szkoda, że Mikołaj nie wybrał, że nie mógł wybrać, bo pewnie nie było takiego wyboru, żeby nie były te skarpetki albo takie typowe stópki krótkie, albo takie długie. Jakby, no ja nie przepadam za tą długością skarpet, więc tak. Ale Chojrak. Ale no z Chojrakiem, także Mikołaj nie mógł sobie odpuścić. Druga rzecz, no to Mikołaj doskonale wiedział, co robi Adrian i proszę bardzo. Adrian raz w tygodniu z kolegami gra w piłkę nożną.
wiecie, tak po prostu, no żeby się poruszać. Widać ten widać, obrazek? Widać, widać. A też jestem fanem Johnny'ego Bravo. No i uważam, że to idealnie jest dopasowane. Nie dość, że Johnny Bravo z tymi wiecznie ułożonymi włosami jak Adrian. No może nie, no wiadomo, że jest rano. No i to jeszcze ta piłka nożna, to uważam, że połączenie idealne dla Adriana. Ostatnia rzecz to koszulka. Druga, tylko taka już mocno świąteczna, czyli kaczor Donald ze świąteczną czapką i napis Christmas. No bo Mikołaj tak sobie właśnie pomyślał, że przecież jakby Adrian dostał tą koszulkę później, no to już wiecie, kiedy by to nosił. Nie zdążyłby. Pierwszy dzień świąt do szafy, nie? No potem, no właśnie, już nie byłoby kiedy, a tak to jeszcze do świąt jest trochę czasu, to będziesz mógł sobie nosić. Tak jest. No, ogólnie podsumowując... Również dziękuję i pozdrawiam Mikołaja. Ogólnie podsumowując, Mikołaj Adriana, no trochę słabszy. A czy ja wiem, czy słabszy? Zobacz, tak samo. Ale powiem wam, że można to jeszcze tak ponaciągać, że po prostu Kafka jednak jest dla naszej dwójki, więc Mikołaj wiedział, co robi. Dobra, także... grę też sama nie pograsz, nie? No, także... Tak, przyszedł do nas Mikołaj i bardzo bym teraz chciała jeszcze otworzyć kalendarz, teraz otworzymy od razu kalendarze, tak z rana, kalendarze adwentowe, bo no tak jak wam mówię, dzisiaj u nas jest Mikołaj, więc mam ochotę na prezenty z rana, od razu. Dobra, moi drodzy, tak jak właśnie wspomniałam, mam ochotę na kalendarze z samego rana, także na paletę spoglądam dzisiaj jako na dzisiejszy jednak prezent, no bo dla mnie dzisiaj są Mikołajki i uważam, że nadal jest przepiękna. Ale my otworzymy oczywiście siódme okienka, także w tym kalendarzu tu nagrywa się, przez chwilę myślałam, że się nie nagrywa i otworzę i będzie. Tu w ogóle wczoraj sobie wyskrobałam już paznokcia, także dzisiaj koniecznie muszę zrobić. Wow, niebieski jakiś? Ojejku, już tu troszeczkę widać, za chwilę otworzymy. Nazywa się Firmament. Boże. Tego nie będziemy tutaj dzisiaj cherubinki. Dzisiaj cherubinki wersja druga. Jak to firma ma ranament? Och, przepiękny. Jak ja uwielbiam takie kolory, ojejku. Jeszcze raz, jak się nazywa, to było trochę muszę jednak... Firmament, sprawdź Adrianku, to wiesz, bo będziemy mądrzejsi. Firmament. Ale śliczny kolor. Zobaczcie, piękny. O, widzicie? Bardzo ładny kolor. Hej. Właśnie brakowało mi ostatnio takiego błyszczącego, intensywnego, niebieskiego, więc idealnie. No i od razu paletka. Proszę. Drugi rządek nam się już zaczyna. Hec. No i jest. Tak to teraz wygląda. Mały kalendarz już za nami. Teraz duży. Siódme okienko. No chyba... Chyba cień, nie? Chyba cień. Zobaczymy. Nazywa się Rozalka. O, jaki ładny, taki cukierkowy, zobaczcie. Ale te maty są mięciutkie. Wow, ale pigment. Taki jasny cień, jak i widoczny. Czy to jest majtkowy róż? To jest taki kolor właśnie? No, można tak powiedzieć, chociaż ja nie wiem, czy nie taki bardziej trochę jaśniejszy, bo to mam wrażenie, że ma trochę nuty jakieś takie brzoskwiniowe. No, ale można powiedzieć, że majtkowy róż. Ale fajne te kolory. No i z dużego kalendarza cienie wkładamy do pięknej brokatowej palety. Adiś, kliknij. Się zapatrzyłem, wiesz, na ten macik. No, tutaj miejsce zostawiamy na dekoracyjny. I tyle. Dobra, kosmetyczne kalendarze już za nami. Teraz czas otwierać słodki z Milki. Przyniosłam sobie tutaj od razu miseczkę, żeby do niej powrzucać czekoladki, no bo jednak 7 ich będzie już. Także zaczynamy. Jedynka. Gdzie tutaj. Cyferki. Co? No, tak ma. Nawet malutkie są, no. Migdał z karmelem. Let's go to the
let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? No i zobaczcie, cała miska słodyczy się nazbierała, także dzisiaj do kawki będziemy sobie próbować. Chciałam Wam pokazać nasze śniadanie dzisiejsze, może nie prezentuje się jakoś powalająco, ale właśnie chcę Wam je polecić z tego względu, że my nie jesteśmy ani wegetarianami, ani weganami, ale kiedyś się zupełnie przypadkowo chcieliśmy spróbować tych rzeczy takich właśnie czy z tofu, czy jakichś takich typowo roślinnych rzeczy. No i Adrian się gdzieś tam zorientował w temacie i kupiliśmy trochę rzeczy z Lidla, nie? No i okazało się, że mamy teraz już swoich ulubieńców w tej kategorii. No i w Lidlu z dobrej kalorii te kiełbaski węgierskie są po prostu przepyszne. Polecam Wam spróbować. My je odsmażamy na patelni. Tak fajnie, żeby były takie chrupiące z wierzchu. I one są przepyszne, także jakbyście chcieli kiedyś spróbować, to polecam. To znaczy, no wiadomo, że to nie smakuje jak mięso. Ale jest takie ciekawe dosyć smaki, one są dosyć mocno doprawione, więc jak nie lubicie takich mocniejszych troszkę smaków, wolicie tak bardziej delikatne przyprawy, to nie, ale jest też wersja niewęgierska, jakaś taka klasyczna. No i pokaż tam następne te rzeczy, bo mam jeszcze ulubione swoje pasty z czego to jest? Tam jeszcze z trzecia, ale ona już nie jest tak ulubiona. Tak? Trzecia jeszcze jakaś jest? No tam zwykła ta, wiesz, pasta. Tofu, chyba coś takiego. Aha, jest jeszcze jeden rodzaj, taka niebieska. Ale też akurat ją mamy, patrzcie, ten paznokieć piękny. No to jest tak z tofu wędzonym i ta z cebulką i to smakuje normalnie jak taki pasztet, jak pasztetowa taka pasta do smarowania. No i jest jeszcze tutaj taka zwykła pasta tofu, ale te dwie moim zdaniem są pyszne i smakują właśnie jak taka zwykła pasztetowa. I co tam jeszcze? Kupił jakiś nowy wynalazek, którego jeszcze nie próbowaliśmy, więc tego nie będę Wam polecać, ale parówki... Ostatnio jak kupił jakieś parówki, to kurde, dramatyczne były. Także zobaczymy, jak będzie z tymi. Ale na pewno te kiełbaski i te pasty mogę Wam polecić. Tak, wiecie, po prostu nawet jeżeli jecie mięso, to może kiedyś przy okazji sobie spróbujecie. Także tyle. My jemy śniadanie, nie jest zbyt duże ogólnie, z tego względu, że dzisiaj jedziemy na obiad do babci. A jak wiadomo, tak, jak wiadomo, obiad u babci charakteryzuje się tym, że jest go bardzo dużo, także nie można zjeść na śniadanie, tak wiecie, za dużo, także no, jemy, dobra, kończę już. Właśnie wychodzimy do babci na obiad. Ja pomalowałam się dzisiaj znowu paletą z Eveline, tym razem troszeczkę delikatniej, no ale na szybki makijaż też się sprawdziła. Normalnie użyłabym też czerwonej pomadki, ale pod maseczkę to nie ma sensu. I co, założyłam czerwoną sukienkę, na początku miała być inna, ale uznałam, że skoro mamy Mikołajki, no to musi być czerwona. I troszeczkę sobie ogarnęłam włosy sobie, włosy ogarnęłam delikatnie. Lekko przeprosowałam i końcówki lekko wywinęłam, także można powiedzieć, że są troszkę... Coś tam z nimi zrobiłam. Pokażę Wam jeszcze, jaką fajną bluzę ma Adrian. Pewnie część z Was już kojarzy. No i zobaczcie, bluzę pewnie część z Was już kojarzy. Chyba kupiona kiedy? Rok temu czy dwa lata temu? Na święta jakoś. Mhm. Także piernik jest już, także ciastek. Ewidentnie już mamy grudzień, skoro jest noszony. No cześć moi drodzy, witam Was wiele godzin później. Jesteśmy teraz w moim dawnym pokoju, jesteśmy akurat u mojej mamy i chciałam Wam powiedzieć, że dzień przeleciał nam, tak? Nawet ten szósty vlogmas późno zostanie dodany na kanał, no bo byliśmy na obiedzie u babci, potem byliśmy u rodziny Adriana. Adrian nawet był Mikołajem przebranym, także no dużo się działo, teraz jesteśmy jeszcze w odwiedzinach mojej mamy, także ta niedziela, no bo jak wiecie wszystko o dzień wcześniej się u nas dzieje, jak no niedziela, że tak powiem, bardzo taka rozjazdowa, także dużo się działo, no ale wiadomo, że wiecie, jak tam siedzimy z rodzinką, to nie chciałam Wam pokazywać, także odzywam się tylko, żebyście wiedzieli, że żyjemy i że nic nas nie zjadło. Mikołaj nas nie porwał. Tak, Mikołaj nas niestety nie porwał. No ale dobra, teraz idziemy jeszcze z mamą posiedzieć i odezwę się do Was już z domku. Ale w sumie teraz pomyślałam, że może pokażę Wam się jeszcze raz w tej mojej sukieneczce, bo dwa lata temu byłam w niej na Wigilię, a tutaj możecie zobaczyć sobie ją raz jeszcze. Jeśli dobrze pamiętam, to zamówiliśmy ją wtedy na Wasylu, tak? Wasyl.pl, nie? Możliwe. Nie pamiętam. No, także
Chciałam Wam tylko pokazać, bo to jest takie wygodne, tak, i taka ta sukienka jest w sam raz na grudzień, bo jest i ciepła, i czerwona, także dzisiaj idealnie się dopasowałam do Mikołaja, bo byłam Twoją pomocnicą, prawda? Byłaś, tak jest. No, to dobrze. Dobra, idziemy jeszcze posiedzieć chwilkę z Małą na kawkę i do zobaczenia później. Jeszcze tylko chciałam Wam szybko pokazać, że dzisiaj na czarną kreskę nałożyłam sobie tutaj trochę takiego brokatowego linera. I wygląda tak świątecznie to oko, nie? Tak. Czekaj, że tutaj wyostrzamy. Oglądamy właśnie Masterchefa. Dzisiaj akurat leci finał. No, oczywiście jak dodam ten film, to już będzie wiadomo, kto wygrał. W każdym razie jestem właśnie za Sylwią, która tutaj teraz jej danie, tak? Chyba jej danie, także za nią trzymam najbardziej kciuki. W drugi... Tak, za nią jestem. Za nią. A za jak ten ma chłopak na imię? Jestem za Rafałem. No, Rafał też mi się podoba, także może ktoś z tej dwójki wygrać według mnie. Także trzymamy kciuki i oglądamy. Jesteśmy już w domu, wróciliśmy od mojej mamy. No i kto oglądał Masterchefa, ten wie, że moja faworytka nie wygrała, zajęła drugie miejsce, także... Cóż, trudno. A my teraz z Adrianem spędzimy sobie razem wieczór, niedzielny wieczór. No bo jak pewnie już powtarzałam w tym filmie to ze 4 razy, to dzisiaj u nas niedziela, Mikołajki. Calusieńki dzień spędziliśmy na spotkaniach z rodziną, na świętowaniu i wszyscy dawali sobie nawzajem prezenty, także było bardzo miło i przyjemnie. Dużo czasu też spędziliśmy z małym Bobasem i się pobawiliśmy, także był to naprawdę przyjemny dzień, ale tak jak Wam mówię, ile mówiłeś? Chyba 8 godzin, tak? Poza domem. Od wyjścia z domu do powrotu 8 godzin minęło, także faktycznie cały dzień poza domem. No i teraz sobie spędzimy czas razem. Włączymy może jakiś świąteczny film i robię właśnie grzańca. To, co Wam ostatnio pokazywałam na zakupach, jak byliśmy w Biedronce, to była promocja na grzańce, że jak się kupi dwa, to tam niecałą dyszkę jeden wychodził. No, także sobie podgrzejemy. Pokroiłam już też pomarańcze. Tylko troszkę, no bo to dla naszej dwójki to nie trzeba dużo. Goździki, dodam trochę cynamonu i będziemy sobie pić przed telewizorem, także przyjemny wieczór teraz nas czeka we dwoje. Na koniec tygodnia starego. Także trochę czasu razem. Myślę, że będzie miło, co? Tak jest. Posiedzimy sobie. Dobra. Może znajdziemy jakiś fajny film. Jeżeli macie jakieś filmy, będzie mi bardzo miło. Jeżeli polecicie jakieś takie typowo świąteczne filmy. Tak. Mają być bombki, choinka, Mikołajki. Muszę przyznać, że ja ostatnio chyba dwa filmy obejrzałam takie typowo świąteczne. I dopiero po fakcie sprawdzałam na Filmwebie, że na przykład mają... 5 gwiazdek na 10. No takie wiecie, to było takie komedio-romans i o coś takiego mi chodzi. No chciałabym, żeby to było wiecie przyjemne, takie świąteczne, przyjemne, ale no trafiałam na takie kiepskie produkcje, że tak powiem. Także no jak macie coś takiego godnego uwagi, ciekawego, to piszcie o świątecznych filmach, chętnie pooglądam. No a teraz robimy już winko. We'll be chillin' and having a good, good time. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. No i winko gotowe. Dodałam, tak jak zresztą widzieliście, cynamon, goździki i pomarańcze. Jak widać, u mnie wyszło trochę mniej, ale
Jak będzie mi mało, to na pewno Adrian się podzieli, także zobacz, jeszcze kubeczki takie znalazłam. Chyba kiedyś z... Kurczę, chyba z Oriflame je zamówiłam jakoś w zeszłym roku. No i się trzymają, widzicie, mają takie serduszkowe rączki. No i dobra, idziemy sobie pić i będziemy szukać jakiegoś filmu świątecznego, ale tak jak prosiłam, jak macie jakieś propozycje, to dajcie znać. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że może część z Was pamięta, że ostatnio kupiłam taki lakier z Avonu, Satin Matte seria i kolor nazywa się Hail to the Queen. No i właśnie zrobiłam sobie wczoraj pedi tym lakierem, ale widzę, że za bardzo nie widać koloru, bo jest troszeczkę za słabe światło. Tak to wygląda w buteleczce. No i właśnie na stopach to tego nie będzie widać. Ale to wykończenie satin matte jest takie średnie, szczerze mówiąc, dlatego tak jak Wam wspominałam, ja na ten lakier nakładam jeszcze top, taki zwykły błyszczący. No i już ostatnia rzecz na dzisiaj, to moja piżamka nowa. Czekała, powiem Wam, na swoją kolej. Kupiliśmy ją w lutym, nie? W lutym w Primarku. Kosztowała 6 funtów. No i od lutego tak sobie czekała. Ona ma krótki rękaw. No i to jest taka zwykła koszula, mniej więcej, nie wiem, do kolana może. Ale no oczywiście czekała na jakąś specjalną okazję, więc myślę, że grudzień jest dobrym momentem na fajne piżamki. No i oczywiście jest tu Hermiona ze swoim klasycznym, bardzo znanym tekstem. Także myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie zacząć nową piżamkę, że tak powiem, zacząć. Tak, zacząć ją nosić. Gwiazdkowa randka mojego taty. Tak, na gwiazdkową randkę mojego taty zdecydowaliśmy się dzisiaj na wieczór. Mam nadzieję, że ma chociaż troszeczkę więcej niż 5 gwiazdek na Filmwebie, ale to się okaże dopiero za jakiś czas, jak sprawdzimy. Trzymajcie kciuki, żeby było w miarę okej. Okay. Hejka, właśnie skończyliśmy oglądać gwiazdkową randkę mojego taty. Nagrywamy tą część po raz drugi, bo przed chwilą Adrian zdradził zakończenie filmu. Także teraz już się postaramy tego nie zrobić. Także tak, film z 2020 roku. Na Filmwebie sprawdziłam, jak już zaczęliśmy oglądać, że ma 4,7 gwiazdki na 10. Także mega słabe oceny. Ale uważam, że i tak był lepszy od tego, który oglądałam wczoraj, czyli Święta na zamówienie. Tamten miał odrobinę lepsze oceny. O dziwo, bo tamten był dużo gorszy. Ale chyba tamten był komedią. Oglądamy na Filmweba. Tak. Tamten był komedią romantyczną i no był słaby, a ten był troszeczkę taki smutny. Więc no ale gra aktorska tutaj była i tak lepsza niż w Świętach na zamówienie, także nie było to złe, znaczy tak, nie było to tragiczne, ale bez szału. Także czekam na Wasze polecenia. Ja nic nie mówię, bo... Bo wcześniej jak powiedziałeś, to zdradziłeś zakończenie. Powiedziałem dwa słowa i się rozpakowałem, także nic nie mówię. Dobra, no ale to jakby już wszystko na dzisiaj. Będziemy już kończyć i zobaczymy się jutro w kolejnym vlogmasie. Dziękuję Wam już bardzo za oglądanie tego siódmego. Do zobaczenia, buziaki. Pa! Do widzenia.